pozdrowienia z wiecznego, ale bardzo ładnego Szczawna Zdroju. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Tech Vlogu. Dzisiaj chyba Tech Vlog numer 6. Dzisiaj będę chciał skupić się na czymś takim, co nazywa się rzutowanie. Ci, którzy znają rysunek techniczny, no to powinni wiedzieć, o co chodzi. Natomiast dzisiaj będę chciał powiedzieć właśnie troszeczkę bardziej taki odcinek techniczny zrobić, troszeczkę więcej wiedzy może przekazać takiej technicznej. Dlatego dzisiaj będzie o rzutowaniu i o tym już teraz. Uciekamy stąd, bo strasznie wieje. Zanim sobie opowiemy o tych dwóch rzutowaniach, zróbmy sobie taki prosty model, na którym pokażemy to wszystko. No to do projektowania krótkiego i szybciutkiego. Dobra, model dydaktyczny jest. Wrzucamy go na drukarkę. Ja wiem, że to generalnie dla zaawansowanych osób to nie będzie nic interesującego, nic nowego, aczkolwiek jest to pytanie od jednego z widzów, dlatego lecimy z tematem. Na początek rzutowanie europejskie, czyli takie, jakie my używamy tutaj w Polsce. Zobaczcie, tutaj sobie właśnie wydrukowałem taki model poglądowy, dydaktyczny i na nim będziemy chcieli popracować. Zobacz, to jest taki model i teraz spróbujemy wykonać właśnie te rzutowanie prostokątne europejskie. Oczywiście mamy generalnie trzy takie główne rzutnie. Tutaj jest rzut taki główny w tym miejscu. Tutaj będziemy oczywiście mieli rzut główny. Tutaj z kolei rzut z góry. A tutaj rzut z lewej strony. Czyli zobacz. Jeżeli mamy taki rzut główny sobie zrobić, no to oczywiście jest to bardzo proste. Spójrzmy na kształt i po prostu będziemy wiedzieć, jak to narysować. No jest to generalnie coś w ten deseń, prawda? Czyli mamy ten nasz rzut główny i w rzutowaniu europejskim, jeżeli chcesz wykonać rzut z lewej strony, czyli będziemy patrzeć tutaj w tą stronę, no to ten rzut umieszczamy tutaj z prawej strony rzutu głównego. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, jak ma wyglądać ten rzut z lewej strony, jakbyśmy patrzyli z lewej strony tego modelu, no to oczywiście ja się tutaj będę posiłkował tym modelem dydaktycznym. Zobacz, widzisz, że tak naprawdę mamy tutaj oczywiście zarys i w środku właśnie taką jedną krawędź, którą musimy tutaj narysować. Czyli oczywiście w rzutowaniu europejskim będzie to wyglądało bardzo prosto. Czyli oczywiście tutaj mamy wysokość tego elementu, szerokość jest oczywiście, można byłoby ją wziąć bezpośrednio tutaj z rzutu z góry, ale to w tym momencie dla nas jest oczywiste. No i oczywiście tutaj w tym rzucie musimy dać tą krawędź, czyli dokładnie to, co tutaj widać w tym miejscu. To jest ta krawędź, którą musimy tutaj narysować. No i rzut z góry będzie znowu wyglądał, musimy sobie popatrzeć w ten sposób, tak? Rzut z góry rysujemy pod tym rzutem głównym, czyli teraz będziemy patrzeć z tej strony. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No, będzie to bardzo podobnie wyglądać jak wcześniej. Tylko, że oczywiście musimy popatrzeć, o tak, tak? Tak jest. No to rysujemy. Tak, tak, tak i oczywiście tak. To jest oczywiście przeniesione tutaj i już mamy ten rzut narysowany. Czyli to jest oczywiście rzutowanie europejskie. Mamy oczywiście rzutowanie amerykańskie, jest ono troszeczkę inne, no to oczywiście standardowo ten rzut główny możemy narysować dokładnie tak samo, czyli jeżeli go sobie narysujemy w ten sposób, to jeżeli chciałbyś narysować rzut z lewej strony, to tak naprawdę rysujesz go po tej lewej stronie, czyli dokładnie tutaj, w tym miejscu. Tak jest, czyli zamiast z tej strony rysujesz go tutaj i rzut z góry oczywiście będzie tutaj nad tym elementem, czyli w ten sposób.
Jeszcze dla przejrzystości może narysujmy sobie tutaj ten rzutnie. O, w ten sposób ja sobie je narysuję. I to oczywiście jest rzutowanie amerykańskie. Czyli tak naprawdę można byłoby się do tego odnieść w ten sposób, że jeżeli byś sobie tutaj postawił lustro, to byś oczywiście zobaczył to, co ma być tutaj w tym rzucie z lewej strony, jakby się oczywiście odwrócił. Jak tutaj się oczywiście posiłkuję tym takim prostym modelem dydaktycznym, ale generalnie to jest ta różnica, że tak naprawdę zamieniamy właśnie miejsca, w których znajdują się te odpowiednie rzuty, rzut z góry, rzut z boku w tym wypadku. Można byłoby to po prostu tak jakby sobie zapamiętać, że w rzutowaniu amerykańskim ten rzut, na przykład rzut z lewej strony, będzie po lewej stronie tego modelu. Natomiast w rzutowaniu europejskim jest to na odwrót. Jeżeli patrzymy, chcemy zrobić rzut z lewej strony, no to musimy go oczywiście dać po prawej stronie tego rzutu głównego. I tak właśnie to można po prostu zapamiętać. Jeszcze Ci zwrócę uwagę, że nawet w AutoCADzie, jeżeli wykonujesz modele 3D, to także możesz sobie ustawić taki standard rysunkowy. Zobacz, tutaj jest odpowiednie oznaczenie standardu w rzutowaniu europejskim, a także w amerykańskim. I tak naprawdę tutaj masz odpowiednie oznaczenie. I tak, jeżeli spotkasz się z tymi oznaczeniami, no to musisz po prostu liczyć się tak jakby z tym, że może inaczej musisz czytać odpowiedni rysunek, bo na przykład jest wykonany w rzutowaniu amerykańskim. Warto na to zwracać uwagę, ponieważ czasami po prostu można się pomylić. Jeżeli otrzymujemy dokumentację gdzieś ze Stanów Zjednoczonych czy jakąś po prostu amerykańską dokumentację, to naprawdę, uwierz mi, łatwo się pomylić. Po prostu trzeba to sobie zweryfikować, sprawdzić, w jakim rzutowaniu jest dany rysunek wykonany. Ja już teraz Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy taki odcinek typowo techniczny z jakąś taką wiedzą, no to oczywiście była wiedza taka podstawowa, ale może komuś się przyda. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, no to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Jeżeli chcecie więcej, to także właśnie podzielcie się w komentarzu, co byście chcieli jeszcze zobaczyć z takich może bardziej technicznych aspektów. A ja już Wam teraz na dzisiaj dziękuję. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to oczywiście za tydzień się zobaczymy. Żegnam Was. Cześć.